witam, kamp trwa, dzieci się szkolą najmłodsze, a ja podejdę, słuchajcie, ten kamp jest nie tylko dla dzieciaków, którzy tutaj mają naprawdę silną dawkę szkolenia, ale także dla trenerów i ja tego nie rozumiem, dlaczego tu jest tak mało trenerów, naliczyłem trzech, czterech, jest pan Wiśnik, pokaż pana Wiśnika z Białołęki, który cały czas pracuje nad swoim warsztatem, no i jest także trener z Białegostoku, jest Batory i trener z Ełku przyjechał. Podejdę do trenera z Białegostoku. Ile tu ma, panie trenerze, można do siebie zabrać? Jeszcze raz pytanie. Ile tutaj ze szkolenia tych, tych dzieci, ile można się nauczyć od trenera litewskiego i innych trenerów? Bardzo dużo. No jest wiadomo, że przyjechał tutaj dobry trener litewski. Pracuję tutaj z grupami młodszymi, trochę starszymi. Wiadomo, że człowiek całe życie się uczy i staram się na każdy kamp, jest to już czwarty, przyjechać, podpatrzeć, jak trenerzy pracują na Litwie, zwrócić uwagę, jak oni pracują nad niektórymi niuansami i naprawdę i wzbogacić swój warsztat trenerski poprzez takie szkolenia. A chciałbyś mieć takiego trenera litewskiego w twoim klubie w Batorym? Na pewno bym chciał. No, wasze pytanie, dlaczego tutaj macie tak blisko Litwy, nie próbują kluby z Podlasia zatrudnić takiego koordynatora? Na pewno by wiele pomógł. Za drodzy są. Powiem tak, nie wiem, czy byłoby mnie stać na zatrudnienie takiego trenera, ale na pewno z dużą chęcią widziałbym go u siebie i na pewno koszykówka poszłaby do przodu. Wszystkiego dobrego. Jeszcze podejdę do trenera z Ełku. Jest ze mną Koniecko. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Aktualnie akademia, mała akademia, nie? Dwa słowa, bo ty też jeździsz cały czas, swój warsztat pogłębiasz. Co tu jest najciekawszego w szkoleniu tego trenera litewskiego i innych? No, z tego co obserwuję, widzę, że trener z Litwy mocno zwraca uwagę na szczegóły i myślę, że to jest ta różnica w szkoleniu w naszym kraju i na Litwie, gdzie koszykówka jest religią. Ale my nie bierzemy za bardzo przykładu chyba z tych, bo nie są zatrudniani trenerzy z Litwy w Polsce. Przecież można, mamy tak blisko, można od nich wzorować się. A tego nie widać w kraju. Nie mamy wyników w Mistrzostwach Europy, a Litwa zawsze tam się bije o medale. Myślę, że temat jest bardziej złożony. Tutaj trzeba spojrzeć na to, że Litwini jednak mają cały system wprowadzony w swoim kraju. Na Litwie koszykówka jest religią i tam te dzieci selekcjonuje się już od 6 roku życia. No jest ta piramida szkoleniowa, tak? O której my możemy w Polsce sobie tylko pomarzyć, ponieważ w Polsce na ogół te mniejsze kluby, nawet i niektóre większe, no nie mają takiej piramidy, nie mają takiego systemu, tak? I myślę, że to jest największą bolączką naszych klubów. Dziękuję za dwa słowa. Ja jeszcze podejdę do trenera Wicika. Bo trener Wicik jeszcze nie tak dawno tutaj był w Białymstoku w finale Mistrzostw Polski. To była największa niespodzianka w finałach Mistrzostw Polski u 13 Białołęka, bo nie myślałeś nawet o medalu na Mazowszu. Ale powiedz mi tak, czy taki trener tutaj z Litwy, jakby przyjechał do Polski, zbudowałby zespół, który by medale miał w każdej kategorii od U13 do U18, mógłby to zrobić? Albo my nie mamy po prostu może takiego materiału, czy piramidy, jak to mówił wcześniejszy trener? No nie mamy piramidy przede wszystkim, no na Litwie to w każdym klubie mają tam po kilka zespołów w tym samym roczniku, a u nas po prostu grają ci co chętni. Ci to z piłki nożnej gdzieś pójdą. Tam, gdzie nie ma piłki nożnej, to tam można coś gdzieś więcej zrobić z tej koszykówki, nie? Natomiast u nas na Białołęce to jest kilkanaście klubów piłkarskich, no i wiadomo, że te dzieciaki od małego najpierw lecą do tej piłki nożnej, więc... Junior NBA, bo wiem, że już drugi sezon będziesz występował, to jest tylko do zachęcenia dzieciaków do koszykówki, albo tam można jeszcze też się szkoleniowo poduczyć? No myślę, że szkoleniowo to tam mniej, ale bardziej to jest promocja koszykówki, frajda dla tych dzieciaków, te stroje NBA, to te nazwy i tak dalej. No,
grania to tam jest niedużo, bo jak tam jest 4 razy 5 minut, czas niezatrzymywany praktycznie, no to tak naprawdę tak jak ktoś tam się śmiał, że pójdziesz do toalety, wrócisz, to już jest po meczu, no to... Także to mówię, to każdy gra 2 kwarty maksymalnie, czyli grasz 10 minut, czas niezatrzymywany, to tak naprawdę to tego grania to jest tam niewiele, nie? A tu dużo dzieciom pokazuje warsztatu trener z Litwy. Mają coś innego. Mało jest takich ćwiczeń, którym bym nie widział, czy tam sam nie stosował. Natomiast tutaj fajne jest dla mnie to, że on zwraca uwagę na takie szczegóły. Gdzieś tu stopę, tutaj rękę, tutaj zrób to, tu to. Takie, mówię... Dlaczego tak mało trenerów tu jest, przyjął to podpatrzeć go? Ciężko powiedzieć. Może to jeszcze okres, że koniec wakacji, może już praca w szkołach zaczęli, organizują szkoły, może za mała... jakby promocja tego wydarzenia i informacja do klubów, do trenerów. Ciężko mi powiedzieć, no ja jestem i co, w tamtym roku też byłem i myślę, że przyjadę następnym razem. No mówię, zawsze coś tam się od takiego trenera z Litwy dowiem. No mówię, głównie chodzi mi o takie szczegóły, no bo te ćwiczenia to nie są dla mnie żadne zaskoczenie, że tak powiem, poruszanie się zawodników po boisku to jest, no koszykówka to wygląda mniej więcej podobnie wszędzie, tylko mówię to, żeby te szczegóły po prostu wyłapać. Gdzie stopę, jaką stopę, bo to ma znaczenie, jak się zatrzymasz, którą nogą i tak dalej, że nie tak, tylko tak, że piłkę ułożysz tak, głowę ułożysz tak, no to dziękuję to bardzo. Potem ma znaczenie. Dziękuję bardzo, że znalazłeś chwilę czasu, a my popatrzymy jeszcze na dzieciaków, bo cały czas trenują. Ja serdecznie pozdrawiam i polecam wszystkim trenerom, żeby tu przyjechać za rok, czegoś się nauczyć, żeby ta nasza polska koszykówka młodzieżowa nie grała w dywizji B, tylko w A i biła się nie o utrzymanie, tylko o medale. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej Zbyszek Bytomski, nawet się muszę pochwalić, bo dostałem koszulkę z kampu. Proszę, dostałem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy także byli na spotkaniu ze Szakiem Onilem. Do usłyszenia.